Witam jak zwykle bardzo serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam i pozdrawiam w atmosferze już nowej pory roku, jesieni. Rozpoczęliśmy ją kilka już, rzec można, naście dni temu. Jest ten czas, który przeżywamy, takim czasem bardzo, bardzo, że tak powiem, refleksyjnym, o czym mówiłem Państwu w ubiegłą niedzielę, że to jest taka pora, kiedy warto zastanowić się nad sobą, nad sensem swojego życia, nad przemijaniem tego życia. To jest bardzo ważne, to nie są tematy, których trzeba unikać. Nie są tematy, które nas obciążają, ale są tematy, które jeżeli poważnie potraktujemy, one też nas poważnie potraktują i nasze życie będzie życiem takim bardziej odpowiedzialnym i bardziej dojrzałym. Oczywiście mamy też nadzieję, że ta jesień, którą rozpoczęliśmy, którą przeżywamy, będzie polsko, złoto jesienią, chociaż na razie nie widać tego. Różne prognozy są, w każdym razie miejmy, jak powiedziałem, nadzieję, że pojawią się właśnie te słoneczne dni, to babie lato, pojawi się to wszystko, co nam kojarzy się z Polską, jak powiedziałem, złotą polską jesienią. Kochani, no właśnie rozpoczęliśmy nowy miesiąc, miesiąc październik, kilka dni temu. Wiemy o tym, że jest to owszem miesiąc jesieni, ale wiemy też o tym, o czym Państwu mówiłem w ubiegłym bo niedzielę, to jest miesiąc różańca. To właśnie w tym miesiącu, począwszy od pierwszego, aż do ostatniego dnia tegoż miesiąca, codziennie modlimy się na paciorkach różańca. Jest to takie właśnie polecenie Kościoła, zalecenie Kościoła, ale to polecenie czy zalecenie, ono wynika nie tylko z samego Kościoła, ale wynika z objawień. To właśnie Matka Najświętsza w swoich objawieniach zachęca nas do tego, żebyśmy odmawiali różaniec. No oczywiście, myśląc o różańcu, myślimy różnie. No niektórzy mówią, że to jest nudna modlitwa, że to jest długa modlitwa, monotonna modlitwa, usypiająca modlitwa. Owszem, proszę Państwa, jest to na pewno troszeczkę monotonna modlitwa, bo te powtarzane zdrowaśki, jest to też dosyć długa modlitwa, bo cztery części różańca, to jest bardzo dużo, ale przynajmniej jedna, to też jest dla wielu dużo, żeby właśnie pomodlić się, wytrzymać te 20 minut, czy około pół godziny. No ale jeżeli człowiek wierzy, jeżeli człowiek kocha modlitwę, jeżeli kocha Matkę Najświętszą, jeżeli poważnie traktuje jej wezwania, jej polecenia, to też ma poważnie podejść do tego rodzaju modlitwy. Dlatego też odmawiajmy różaniec prywatnie, w domu, w gronie rodzinnym, na paluszkach, jak powiedziałem, czy na paciorkach różańca, czy idźmy też do kościoła, nabożeństwa różańcowe, które są właśnie mucha, nie, albo jakiś inny owad przeszkadza, nie szkodzi. On też chce żyć i podokuczać troszeczkę. No właśnie, więc ten różaniec niechaj będzie nam towarzyszył przez te wszystkie dni. Poza tym też rozpoczynają w najbliższym czasie studenci nowy rok akademicki. Jeszcze raz kłaniam się wszystkim właśnie, którzy rozpoczynają tego rodzaju edukację, żeby to była edukacja błogosławiona i żeby Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, drodzy studenci i drogie studentki, była z wami, żebyście też zwracali się czasem do niej. Nie tylko książka, nie tylko internet, nie tylko te różne pomoce naukowe, ale także właśnie ta modlitwa, współpraca między niebem a ziemią, ona przynosi naprawdę bardzo dobre owoce, jeżeli my na tego rodzaju współpracę decydujemy się, jeżeli tego rodzaju współpracę podejmujemy. Poza tym, proszę zauważyć, że jest no oczywiście 3 października, więc pierwsze dni tegoż miesiąca, ale jest to też 27 niedziela zwykła. Myślę, że warto zwrócić uwagę na jutrzejszą datę, a jak wiemy, jutro będzie 4 października, naturalnie z kolei dzisiaj 3, ale właśnie jutro będziemy wspominali świętego Franciszka. Jak wiemy, święty Franciszek to patron zakonników, patron franciszkanów, jak sama nazwa wskazuje, ale święty Franciszek, proszę Państwa, to także patron wielu mężczyzn, wielu kobiet. To właśnie panie Franciszki, czy panowie Franciszkowie. Dlatego też serdecznie pozdrawiam jutrzejsze solenizantki, jutrzejszych solenizantów. Ale chodzi mi o co innego, nie o solenizantów, nie o solenizantki, nie o ojców franciszkanów, ale chodzi o przesłanie, które płynie oczywiście papież Franciszek, prawda? Też właśnie to imię, dlatego też warto pomodlić jutro za naszego papieża Franciszka. Właśnie to przesłanie jutrzejszego dnia, to właśnie to przesłanie o charakterze ekologicznym. Jak wiemy, święty Franciszek to patron ekologii, to ten, który kochał zwierzęta, to ten, który zwierzęta nazywał swoimi mniejszymi braćmi, który ich szanował, który ich nie prześladował. Dlatego też warto zrobić taki rachunek sumienia, jeżeli ktoś ma pieska, czy kotka, czy jakieś inne zwierzę, jak właśnie to zwierzę
traktuje, czy nad tym zwierzęciem, nie daj Boże, nie znęca się, czy temu zwierzęciu nie dokucza, czy nad tym zwierzęciem nie wyżywa się, rozładowując siebie w sensie emocjonalnym. Poza tym właśnie święty Franciszek to patron ekologii, więc patron przyrody. Zobaczmy, my tę przyrodę mamy kochać, mamy szanować wszystko, co jest zielone, wszystko, co rośnie, to też w jakiś sposób to właśnie nasze takie towarzystwo, dzięki zieleni, dzięki drzewom, dzięki trawom mamy więcej tlenu. Święty Franciszek uczy nas tego właśnie poszanowania dla przyrody, dla trawy. Jeżeli są trawniki, to nie depczmy ich, nie niszczmy ich. Jeżeli są drzewa, dzieci zwłaszcza, nie niszczmy tych drzew, zwłaszcza małych drzew. Szanujmy do każdego żywego, że tak powiem, do każdej żywej rośliny odnośmy się z pełnym szacunkiem i z pełną miłością, bo to jest wszystko dar Boga, bo to jest wszystko właśnie to, dzięki czemu możemy normalnie żyć, dzięki czemu możemy też być bardziej zdrowi. Niech święty Franciszek towarzyszy nam. I kochani, na zakończenie posłuchajmy Ewangelii według świętego Marka. Oto ona. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić wówczas rzekł do nich. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył. Człowiek tego niech nie rozdziela. Kochani, no właśnie, też ta Ewangelia zastanawia nam, proponuje byśmy małżonkowie oczywiście przede wszystkim zastanowili się, jak to jest z małżeństwem. Ci, którzy mają tak zwane śluby kościelne, małżeństwa sakramentalne, czy właśnie ten sakrament szanują, czy żyją zgodnie z przesłaniem tego sakramentu, bo to, co się stało właśnie podczas ślubowania, poprzez zawieranie sakramentalnego małżeństwa, to stało się, owszem, za wiedzą człowieka i za przyzwoleniem człowieka, ale stało się to przede wszystkim na polecenie samego Boga. To Bóg, drodzy małżonkowie, was złączy, a co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Jest tutaj jednocześnie takie trochę przesłanie szersze. Tutaj właśnie warto zastanowić się, że jest prawo Boże, jest prawo ludzkie. Jeżeli chodzi o prawo ludzkie, to prawo ludzkie ustanawia, jak sama nazwa wskazuje, człowiek i człowiek może to prawo zmieniać, tym prawem może w jakiś sposób, że tak powiem, no, posługiwać się na własną rękę, ale odpowiedzialnie. Natomiast jeżeli chodzi o prawo Boże, od tego prawa człowiekowi wara. Nie mamy absolutnego prawa, żeby zmieniać prawo Boże. Jest to prawo święte, bo to Bóg ustanawia, a my jako ludzie nie mamy prawa wchodzić w obowiązki, czy tak powiem, w kompetencje Boże. Tego warto zastanowić się, czy jak my szanujemy przykazania Boże. 10 przykazań Bożych to są wszystkie polecenia Boga samego. Czy my je przestrzegamy, czy my nie kombinujemy czasem, żeby je ominąć albo wytłumaczyć, że tak powiem, na swoją korzyść. To niech nam towarzyszy właśnie dzisiaj, w tę pierwszą niedzielę miesiąca października, miesiąca różańca. Dziękuję bardzo, jestem serdecznie i wszystkiego najlepszego na ten nowy, jesienny, różańcowy czas. Zostańcie z Bogiem.